Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Bardzo mili goście. Dzisiaj Olga Wilk, Patryk Stasiak. Ja zaraz wytłumaczę wszystko co i jak, ale najpierw powiedzmy co to jest za nieład artystyczny na tym naszym stole. Nieład jest. To są oto, proszę Państwa, rzeczy, które będzie można zobaczyć, dotknąć, kupić ewentualnie na pierwszych opolskich targach manufaktur, które w CWK wkrótce. I stąd dyrektor tej szacownej instytucji, Patryk Stasiak, oraz Olga Wilk, która jest twórczynią, autorką tak, tego to tutaj, co to mamy na stole. To na Państwo na razie sobie patrzą na te ładne rzeczy, a my zapytamy o same targi. Jak rozumiem, ma to być prezentacja takich rzeczy, które gdzieś na Opolszczyźnie powstają, bo to Opolszczyzna, prawda? A o których być może nie wszyscy wiedzą. Dokładnie. To znaczy nie ograniczaliśmy się już stricte do Opolszczyzny, bo okazało się, że w momencie, kiedy ruszyliśmy z targami, to zgłaszali się ludzie nawet z Podlasia. Więc doszliśmy do wniosku, oczywiście zależało nam najbardziej na regionalnych takich producentach, wytwórcach, ale poszliśmy szerzej, jest tych producentów i ze Śląska, i z Dolnego Śląska kilkoro, więc ale przede wszystkim chodziło o regionalne wyroby, które są tutaj produkowane w całości. I wydawałoby się, generalnie założeniem było takie, że to musi być ręczna robota, tak? Na pewno. Musi być to nieprodukowane masowo, produkowane z ekologicznych rzeczy. Ekskluzywne produkty po prostu. Dokładnie. Takie wyższej jakości, nietuzinkowe. Broń Boże, taka produkcja, bym powiedział, z Dalekiego Wschodu, który mamy po prostu we wszystkim już chyba dość. Pani Olgo, to teraz do Pani, bo tu naprawdę przecudne te rzeczy są. Na pewno wszystkich najbardziej intryguje ta tabliczka niebieska z zielonym czymś. To obraz z mchu. Jest to obraz, tak. Ja pamiętam bajki z mchu i paproci, ale to chyba także nie. To jest taka namiastka lasu i natury, którą możemy sobie wkomponować. I to jest żywe. To jest żywe, ale jest stabilizowane, natomiast reaguje jak normalna żywa roślina. Wróćmy ją dalej jeszcze raz do kamery. Jest higrometrem, więc reguluje nam wilgoć w pomieszczeniu. Jeżeli mamy za dużo wilgoci. To jest maksymalny wymiar, jaki może powstać? O nie, może to być nawet na całą ścianę. Albo nawet na cały budynek. Pani Olga, Pani generalnie zajmuje się, widzę, to są wszystko rzeczy bardzo blisko natury. To wszystko, co Pani robi. Tak, jestem tym zafascynowana. Szczególnie produktami z wosku pszczelego. Mhm. I to dużo trzeba się narobić, żeby takie rzeczy powstały? Jest troszeczkę pracy, począwszy od tego, żeby znaleźć odpowiedni wosk, trzeba się naszukać, bo jest dużo podróbek na rynku, więc trzeba być pewnym. Od razu mówimy Państwu, że to, co Państwo czasem zapalają w domu, to z woskiem ma niewiele wspólnego. Kiedyś świece robiono z wosku, teraz już dawno nie. Dlatego ja właśnie chciałabym tak, żeby ludzie mieli większą świadomość, dlatego że te świece parafinowe są dla nas szkodliwe. Pani Olgo, życie jest coraz bardziej szkodliwe, tak. Niestety, ale tutaj właśnie wkraczają tacy pasjonaci, tacy twórcy, artyści jak Pani Olga, która takie rzeczy robi. Tutaj te mniejsze rzeczy to też są jakieś mchy, prawda? Tak, tu jest jeszcze właśnie mniejsze formaty, ale jest też świecznik z mchu. To jest świecznik korkowy, więc on jest cały naturalny, lina jest lniana i w połączeniu z mchem. Piękne, naprawdę piękne. Razem ze świeczką właśnie z wosku pszczelego. Mhm. I ona się normalnie pali jak prawdziwa świeczka, tak? Nie będziemy, bo to przepisy przeciwpożarowe, ale ja rozumiem, że ona działa, tak, nie jest zepsuta. Tak, normalnie się pali. Nawet knot jest ręcznie przeze mnie skręcany z lnianej. Aż żal go zapalać w tym momencie, powiem szczerze. To jeszcze w takim razie, panie Patryku, panie dyrektorze, skąd w ogóle pomysł, żeby... No właściwie pomysł powinien być oczywisty, ponieważ Centrum Wystawniczo-Kongresowe Opolskie chyba ma gdzieś nawet w statucie zapisane takie działania. Promocja przedsiębiorczości to jest jeden z statutowych punktów, pierwszych punktów na naszego obiektu i właśnie chcieliśmy pokazać takie małe wytwórnie, dlatego że w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, że dla polskiego biznesu robi się bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten duży biznes, o te duże firmy. Tam co chwilę jakieś nagrody, jakieś wyróżnienia, naprawdę robi się dużo. Ale w dzisiejszych czasach start, rozruch, początek jest bardzo trudny. Te maluczkie firmy zatrudniające jedną, dwie osoby albo w ogóle takie działalności jednoosobowe, które starają się przebić przez no, naprawdę niełatwą konkurencję, przecież muszą konkurować z produktami no, bardzo tanimi, które
eksportujemy, importujemy z Dalekiego Wschodu, więc to jest bardzo trudne i dlatego pomyśleliśmy, no sprzedaż takich produktów odbywa się głównie, jak Pani Olga zresztą wcześniej rozmawialiśmy, przez internet, jakimiś takimi sposobami, no które są tanie, po prostu no, w jakiś tani sposób, no nikt nie wynajmie sklepu jakiegoś. No zwłaszcza w centrum handlowym raczej. Dokładnie, żeby... Chociaż być może byłoby to jakieś dotarcie. Ale trzeba mieć straszny kapitał już na starcie, a tego z reguły nie ma, więc trzeba w jakiś sposób wystartować. No chcemy wypromować takich lokalnych naszych producentów, którzy robią naprawdę fascynujące produkty, wysokiej jakości. Oczywiście, one nie są tak tanie. No jak właśnie, do tego dochodzimy chyba w pewnym momencie. No ale świadomość generalnie konsumencka rośnie w Polsce. Ludzie chcą mieć produkty coraz wyższej jakości, są w stanie za nie więcej zapłacić, jeżeli są pewni, że ta jakość jest. Więc to na pewno jest tutaj takim czynnikiem, który powinien spowodować, iż osoby zainteresowane powinny się znaleźć na tych targach i sobie takie przedmioty, które są tutaj wytwarzane, poglądać. Obejrzeć, zobaczyć właśnie, zaprzyjaźnić się z twórcą, no, nie wiem, no tak myślę sobie, że to ten. I to w niedzielę, prawda? Tak, w niedzielę 20 zaczynamy od godziny 10, 18. Bardzo dobry dzień, bo niedziela. Spokojny ludzi. To jest handlowa, nie handlowa. Nie handlowa. No to jest szansa jeszcze, że bo ludzie bardzo lubią sobie pochodzić po jakichś, pooglądać różne ładne rzeczy, więc jest szansa, że trafią do CWK tego dnia. Ale autobusów specjalnych z miasta nie będziemy uruchamiać. Nie. A może trzeba by. Może by jeszcze więcej ludzi wtedy zobaczyło. Pani Olgo, jednoosobowa działalność, czy zatrudnia pani kogoś? Jednoosobowa. To wszystko jest dziełem pani rąk. No może niekoniecznie wszystko, bo nie sądzę, żeby pani wypalała na przykład te kamionkowe. Tak. Ja współpracuję właśnie z pewną ceramiczką teraz, która dla mnie, dlatego że nie mam pieca do ceramiki i też nie zajmuję się tym na co dzień. Dlatego jeżeli chodzi właśnie o te świeczniki, zgłosiłam się do pani, która robi to ręcznie, ale to wszystko to jest jednak ręczna robota. Czy wy drobni wytwórcy w tej dość niszowej, jakoś się znacie, organizujecie, próbujecie łączyć siły, żeby oprócz oczywiście takich kooperacji? Oczywiście pomagamy sobie nawzajem i też w takiej reklamie. No bez tego jest bardzo ciężko. Także tutaj ważna jest taka... Nie będę pytał, ale zapytam, da się z tego wyżyć? Da się, ale no potrzeba czasu. Potrzeba czasu, takiej determinacji, bo niektórzy już mogą zrezygnować na starcie, tak po pierwszych miesiącach, gdzie wiadomo, jeszcze nikt o tym nie wie i próbujemy się jakoś przebić w social mediach, bo teraz to jest podstawa. Czyli tam ewentualnie, jeżeli ktoś by szukał produktów pani Olgi, to przede wszystkim na Facebooku szukać, tak? Przede wszystkim, ja mam jeszcze stronę internetową swoją, prowadzę też inną działalność, ale to nie o tym, ale też dużo ludzi z zagranicy zgłasza się po takie produkty. No właśnie, pewnie więcej niż... Z zachodu, tak. Więcej, prawda? Tamta świadomość tej wysokiej ekologii, tak to nazwijmy, jest chyba większa. Przede wszystkim oni też cenią polskie produkty. Że jakby my u siebie nie cenimy naszych właśnie produktów, takich wyrobów ręcznych, jak ludzie na zachodzie. Sami nie wiemy, co posiadamy, tak? Mniej więcej, parafrazując oczywiście. No i po to są takie imprezy, żeby można było... Czy to... Bo to są pierwsze, to jest pierwsza edycja. Tak, pierwsza edycja. Czy to znaczy, że planowane są drugie? Na przykład gdyby się okazało, że... No, że zainteresowanie nie było takie, jakie byśmy wszyscy chcieli. To będzie pan walczył, panie dyrektorze, żeby utrzymać? Ta edycja jest niewiadomą, więc ciężko powiedzieć. Na pewno będą to mini targi, to nie są jakieś... Pierwsza edycja jest zawsze najtrudniejsza. Tutaj jest tak wiele niewiadomych. Zobaczymy, jak to wypali. Podobne imprezy mają miejsce w Polsce i mają się dobrze, więc trochę się też... uspokajamy tym stwierdzeniem, że to taka potrzeba jest. Ludzie chcą takie rzeczy oglądać, chcą je kupować, szukają, więc jest to zainteresowanie i mam nadzieję, że nie tylko gdzieś w kraju, ale również i u nas w Opolu na Wyszynie. Bo to tak teoretycznie, o ile pamięć mi nie myli, to tego rodzaju rzeczy też można na ogół znaleźć na wszelkiego rodzaju targach poświęconych zdrowej żywności, zdrowemu odżywianiu itd., itd. Tam pewnie też panią Olgę można spotkać. Ja tak z tym zaczynam od niedawna, więc na pewno będę chciała wziąć udział w większej ilości targów, ale bardzo mnie cieszy, że zaczynam tutaj w Opolu, w okolicy. To tylko jeszcze, bo czasu mamy coraz mniej, panie dyrektorze, co jeszcze oprócz, no bo tu wiemy, to jest wosk, to jest mech,
To jest po prostu las w domu, można by tak powiedzieć. Co jeszcze w skrócie będziemy mogli zobaczyć? No, jest sporo wystawców, którzy będą prezentować naturalne kosmetyki, są elementy dekoracyjne takie do domu, są elementy dekoracyjne, jeżeli chodzi o biżuterię szeroko pojętą, są jakieś zdobienia ubrań, tak samo ubrania ekologiczne, żywność, naprawdę, ale to asortyment bardzo szeroki, więc naprawdę, gdyby chcieć opisać wszystkie produkty, no to bardzo się to rozrosło, nawet no nie sądziliśmy, że produkuje się takie rzeczy, naprawdę, no jak choćby poduszki jakimś orkiszowym wypełnieniem na przykład, tak? Tak, więc, tak. Cudawianki. Naprawdę cudawianki, dokładnie, można by tak powiedzieć. Różnego rodzaju produkty, łączy je jedno, są wyrabiane ręcznie, są wyrabiane z produktów naturalnych, z produktów dostępnych tutaj u nas, w naszym regionie. Nic nie jest importowane, bo takie były założenia tych targów. Nic nie może być importowane, nic nie może być niskiej jakości, nie może być... unikamy plastiku. A jaką metodą wybraliśmy komisję, która będzie to sprawdzać? To znaczy, to już, że tak powiem, osoby odpowiedzialne tutaj za wpisywanie wystawców i tak dalej, zadawały pytanie, pytaliśmy, czym się dana osoba zajmuje, jak to robi, z czego, no i w ten sposób dochodziliśmy do tego, czy dany wystawca może się, chociaż przyznam szczerze, że wystawcy sami wiedzieli, o co mniej więcej chodzi w tych targach, szybko łapali i wiedzieli, czy pasuje ich produkt i to, o czym mówimy do tych targów. Jeżeli Państwo nie mają pomysłu na niedzielę, to bardzo serdecznie zapraszamy do CWK, gdzie będzie można takie oto cudawianki zobaczyć. Bardzo trzymamy kciuki za pierwszą edycję i z nadzieją oczywiście na drugą cały czas. Olga Wilk, Patryk Stasiak byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.